Relacje polsko-żydowskie posiadają ponad 1000-letnią tradycję. Holokaust, Shoa, zagłada to 3 synonimy opisujące jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii najnowszej. Irena Gut to postać naprawdę niezwykła. Przed wojną marzyła o tym, żeby zostać wolontariuszką Czerwonego Krzyża. Uczyła się na pielęgniarkę w Radomie i to właśnie w tym mieście zastał ją wybuch II wojny światowej. No a potem jej losy stały się dużo bardziej tragiczne, jak wiele losów z czasów II wojny. Jeśli dziś rozmawiamy o Polakach ratujących Żydów, to mówienie o tym, że były ich miliony, albo że pomoc i ratunek stanowił normę, stanowi nie tylko nadużycie, ale także jest pewnym działaniem przeciwko Polakom ratującym Żydów.